Oczywiście jasne, że wyszydło się nie dała. Szydło ma się nie dać. Ma obserwować, co oni tu myślą, co oni tu robią. W naszym kraju, gdy jesteśmy. To kapemy obrokuncie i ta Barbie Baby Langstrom Extra. I teraz tak, proszę Państwa. Inspekcja pracy wkroczy do strajkujących szkół. Wszędzie ma być inspekcja, wszędzie ma być sprawdzenie, bo za dużo jest złodziei. Państwo polskie spadło, wiesz, na poziom taki cygański, jak to kiedyś zawsze mówili, plotkowali, prawda, nieprawda, że Cyganie kradną. A tutaj okazało się, że to Polacy kradną, bo tak, lecą do Ameryki, udają, że jadą na wycieczki. Albo te chóry, ten chór, jaka była opinia z Teatru Wielkiego, co Breżniew pociągnął przedwczoraj na wernisaż, tą galerię opera, gdzie dyrektor to nawet nie umie ciasteczka postawić obok wina, tylko samo śmierdzące wino. No to więc pijaki pobiegły. Breżniew pociągnął za sobą chyba z 15 osób do galerii opera z domu artysty Plastyka, gdzie sztukę wystawili artyści koreańscy. Koreańscy artyści. I tak jak ten bankiecik, rzucili się wszyscy na stół, no to dla artystów z Korei to tam nie było nic, tam może kawałek ciasteczka, ale win to może było z 15 sztuk, ze 25-30 soków, kieliszka. No to więc jak hałota się rzuciła Breżniewowa, no to wiadomo, że nie zostało nic dla artystów koreańskich, ale wstyd, jaki wstyd. Lecieć z Korei tutaj do Polski, żeby zobaczyć ogryzki na stole w Polsce. No w ogóle Warszawa, mówiłam, jest niegościnna, jest niemiła, jest chamska i trzeba, żeby się zmieniło. Obycie też. Ochrona, proszę Państwa. Ochrona musi być inwigilowana. Ochrona w szkołach, w kinach, na przykład w kinotece. Co za cham? Co za dziad, proszę Państwa? Sfotografowany przez szybkę od drzwi. Co za dziad się zamknął? U niego kino już jest zamknięte. A jeszcze pół godziny wychodzą ludzie. A teraz jak będzie festiwal LGBT, no to kino będzie całą noc czynne, bo będzie film w nocy, projekcja filmu Armageddon w reżyserii Małgi Kubiak. No i co ten ochroniarz powie, że kino zamknięte? Proszę Państwa, to nie jest prywatny folwark. Komuchy, stare dziady, które tam pracują jako ochroniarze w kinotece, bo już jesteśmy przy tej kinotece. A teraz w piątek zaczyna się festiwal LGBT Festival right here in Warsaw. No to proszę Państwa, trzeba zwolnić tych ochroniarzy, trzeba zwolnić komuchów, wypieprzyć. No to jeszcze przy tym temacie jesteśmy, proszę Państwa, żeby komuchów wypieprzyć. No, z kinoteki, bo oni nie przejdą. To są chamy, które nie przejdą kursu, kształcenia, nie przejdą próby. Nie przetrzymają tego, bo to trzeba być miłym, sympatycznym, uczynnym. Proszę bardzo, zapraszamy, poinformować, przynieść nawet katalog, bo tutaj też chodziło o katalog LGBT, proszę Państwa. I ten ochroniarz jako stary dziad, takie siwe włosy kręcone, wiesz, niemiły, nieżyczliwy, nieuprzejmy. Także to środowisko LGBT jest wspaniałym, proszę Państwa, papierkiem lakmusowym, żeby się okazało, że to chamstwo jest zwolnić, zmienić po kursach ochroniarzy, dać pięknych, ładnych, młodych, przygotowanych, a jak nie pięknych, ładnych, młodych, to przynajmniej zbyt przygotowanych. No. Rzecznych, miłych, zapraszając, a nie dziady jakieś komusze starej daty, średniowieczne jeszcze. Skończyły się czasy, proszę Państwa, żeby było państwo w państwie i bym jeszcze kolej rządziła jeszcze może. Zabierać. Gminy nadal mogą odbierać ziemię PKP. Odbierać już. Teraz będzie kara za wszystko, bo to wiecie Państwo, za dużo tych świętych krów tutaj w Polsce u żebraków, jak w Indii. Za dużo świętych krów. Żebrzą tylko rzeczy. Myślą, że im się wszystko należy pod kościołami. Proszę Państwa, Prawo i Sprawiedliwość od razu raju nie zaprowadzi tutaj na świecie. Nie wiem, czy wy o tym wiecie. Zobaczcie, w Anglii, ile mają problemów, żeby w ogóle wyjść z tej Unii Europejskiej. To nie jest takie proste. Teraz wyborcy, nie to, że nie chcą świętego spokoju, tylko teraz wyborcy to są, wiesz, nadgorliwi. Chłamie ten facet, normalnie tak chłamie, łuże jak pies. Już, myślałby kto, Benedykta.
boją się dziady, że ktoś im coś ze stołu zabierze, wiesz, do kościoła, żeby za dużo ludzi tutaj nie szło, tylko żeby mniej ludzi, a oni, wiesz, salcesonem wykręcą ze stołu, otwory w stole zrobią, z tyłu torby wielkie podstawią, wszystko zabiorą i wiesz, mniej ludzi, aha, a więcej dla nich. Jakościowo, jakościowo, żeby, wiesz, więcej ukraść. Właśnie, jakościowo. Radio Tok FM Eurokonci to bardziej baby langstrum ekstra. Jesteśmy, proszę Państwa, tutaj w tym Costa Cafe. I też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że ta Costa Cafe to powinno być na dole pod Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego, bo no, jest za droga jak na studentów. To jest polska bieda. Polska, Polska, a Polska bieda.